Chciałem z Wami rozwiązać wspólnie pierwsze zadanie z finału Olimpiady Matematycznej Juniorów. Finał odbył się właśnie wczoraj. Nagrywam ten film w niedzielę po finale. No i zadanie z geometrii brzmi tak. Mamy czworokąt wypukły ABCD i mamy rozstrzygnąć, czy można w jego wnętrzu wskazać punkt P, który miałby taką własność, że odległość od kolejnych wierzchołków byłaby równa długości boków, które wychodzą z tego wierzchołka. No, dokładnie rzecz biorąc, tu jest to zaznaczone zarówno takimi pionowymi czy kreskami prostowładłymi do tych boków, które oznaczają równość długości. No, że ta odległość jest równa temu długości tego boku, długość tego odcinka jest równa długości tego boku, długość tego odcinka jest równa długości tego boku, no i w końcu długość tego żółtego odcinka jest równa długości tego żółtego boku. No i kiedy mamy sytuację taką, że widzimy tutaj trójkąty, które mają równe długości boków, no to myślimy oczywiście o trójkątach równoramiennych. I trójkąty równoramienne mają taką własność, że kąty przy podstawie są równe i są ostre. No, dlatego, że suma kątów w trójkącie nie może być większa od 180 stopni, a zatem suma tych dwóch równych kątów musi być mniejsza od 180 stopni, a zatem każdy z nich musi być mniejszy od 90 stopni. No i narysowałem to tutaj kolorami. Ten kąt jest równy temu, ten kąt jest równy temu, ten kąt jest równy temu, a ten temu. No i można wyobrazić sobie, czy powiedzieć, że to ten wygląda dziwnie, no ale wygląda dziwnie, bo na tym rysunku oczywiście te odpowiednie boki nie są równe, nie mają równej długości. Punkt P ma mieć taką własność, że te odpowiednie długości tych odcinków będą takie same. No ale zwróćcie uwagę, że z jednej strony kąty alfa, beta, gamma i delta dodają się do 360 stopni, prawda? Wokół tego punktu P. Z drugiej strony każdy z nich jest mniejszy od 90 stopni, więc ich suma musi być mniejsza od 360 stopni. No, a zatem otrzymaliśmy sprzeczność, no i ta otrzymana sprzeczność, które założenie doprowadziło do tej sprzeczności? Ano, że ten punkt P, że taki punkt P o tych własnościach, o które nam chodziło, istnieje. A zatem rozstrzygnęliśmy, że taki czworokąt z punktem P nie istnieje.